tam! Do zobaczenia! Patrzcie na to. Dobrze. Halo? Tak? Jesteście gotowi na niespodziankę? Tak, jestem! Zamierzam zaskoczyć małych robótkowiczów, którzy nie mają pojęcia, że już do nich jadę. Cześć! Cześć! Jarka, w porządku? Tak! Co za spotkanie! Powiedzcie mi, lubicie piratów? Tak! Wspaniale! Ja też! Piraci przepłynęli 7 mórz w poszukiwaniu skarbu! Moja załoga! Ja, kapitan Barwna Broda, mam pewien pomysł! O, jaki? Piraci zrobią wielki piracki statek! Pomożecie mi? Tak! Wspaniale! Tak więc, Kubo, Aniu, Radku, Zuzio, Mariko, zróbmy to! Nie! Teraz będziemy robić piracki statek. Wow. Jakie kolory mogą się przydać, jak myślicie? Żółty. Gdzie? Brązowy. Niebieski i zielony. Świetnie, zatem zaczynamy robić piracki statek. Jesteśmy piratami. Jakie dźwięki wydają piraci? Arr, moje załogo! Genialne pomysły. Zaczynajmy więc. Najpierw nasz statek na brązowy kolor. Dobrze. Dobrze, a teraz zrobimy okna w naszym statku. Jak się one nazywają? Luki! Luki, racja! Więc nadmuchajcie te koła ratunkowe, dobrze? Tylko nie chichoczcie. O, teraz weźmiemy łańcuch i zrobimy kotwicę. Okej, teraz może. Jakim kolorem je pomalujemy? Niebieskim. Tak jest. Niebieski! Uważajcie na palce! Naprawdę świetnie się bawimy, robiąc wielki piracki statek. Może i wy spróbujecie zrobić taki mniejszy w domu? Jaki? Spróbujcie zrobić taki wspaniały piracki statek z papierowej miski. Zróbcie i bawcie. Mniam! Pójmy. Aby go zrobić, potrzebne wam będą papierowe miseczki, połówki, plastelina, jest. Farby i pędzel. Są. Nożyczki. Są. Klej. Jest. Plastikowa nakrętka. Jest. Pisak. Jest. I okrągłe naklejki. Sam. Weźcie niebieską miseczkę. Nie martwcie się, jeśli nie macie niebieskiej. Zawsze można pomalować ją farbą. Odwróćcie miskę do góry dnem. Teraz weźcie modelinę. Podłóżcie ją pod spód. I ostrym ołówkiem ostrożnie zróbcie dziurkę. Uważaj na palce! Możecie poprosić o pomoc dorosłych. Nożyczkami natnijcie w dziurce małą szparkę. O tak. Zielony jak srebrnka. Teraz weźcie drugą miseczkę, przetnijcie ją w pół i posmarujcie klejem zaokrąglone krawędzie. Takie. Przyklejcie je do siebie tak, by powstała łódka. Następnie włóżcie łódkę w szparkę. Wsadźcie dwa ołówki na końcach łódki. Teraz pomalujcie łódkę na brązowy kolor. Na jeden ołówek nałóżcie trochę plasteliny i przymocujcie plastikową nakrętkę. Tak jak butelki. A na drugim ołówku można przykleić na przykład flagę. Możecie narysować piracką czachę i kości. Albo inny rysunek. Jeszcze trzy na górę. I wasz piracki statek jest gotowy do zabawy. Piraci, ahoj! Świetny sposób na zrobienie statku piratów. A właśnie, ciekawe jak im idzie z dużym statkiem. O, chwila, pomogę wam. Trochę tutaj, o tak. Tak jest, pamiętajcie o morzu. Przyszła pora, żeby poskładać nasz statek. Już prawie. Jest wspaniale, załogo. Tak, zrobione!